Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 4 do 10 kwietnia bieżącego roku. Karty są już potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, moi mili, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, 10 mieczy, wtorek, 6 denarów, środa, 3 buławy, czwartek, królowa kielichów, piątek, 6 kielichów, sobota, królowa denarów i niedziela, 9 buław. W tle czytania mamy rycerza buław. No, Wasza energia, zaangażowanie, działanie, pewność siebie, wykorzystywanie swoich talentów, swojej przebojowości, pomysłowości, swojego wdzięku, uroku. No, forma będzie Wam dopisywać, kochani. Być może jakiś wyjazd, przeprowadzka, podróż, jakieś zajęcia fizyczne, treningi, zawody albo po prostu rozwijanie swoich umiejętności w jakiejś tam dziedzinie, czy to zawodowej, czy prywatnej. Udane, że tak powiem, spotkanie z zodiakalnym lwem, mężczyzna po 35 roku życia. Może romans, może związek, a może świetna współpraca zawodowa, bądź wspólnie spędzany czas właśnie na jakichś zawodach, treningach, bądź innych formach aktywnego spędzania czasu. Co, kochani, w poniedziałek? 10 mieczy. No, jakieś złe samopoczucie może doskwierać strzelcowi. Boli Was głowa, jakaś migrena, bezsenność, ogólnie jakieś ciężkie myśli, ciężkie chmury nad Wami. Nic Wam się nie chce, być może jakaś informacja Was jakoś zasmuciła. Jakieś zmartwienia, problemy, które się kończą, kochani. Więc zobaczcie, piękny tydzień przed Wami. Ten poniedziałek jeszcze będzie taki troszeczkę, byle jaki, ale już pomalutku wychodzicie, że tak powiem, ze jakichś zmartwień. Zobaczmy dokładnie, o co tu chodzi z tą dziesiątką. Karta gwiazdy. No, czyżby strzelec zawiódł się na jakimś wodniku? Ewentualnie, no, ktoś tutaj zawiódł strzelca zaufanie, bądź, no, strzelec ma jakieś marzenia. Ma jakieś marzenia. Nadzieje na coś, co niebawem może się spełnić, co przyniesie mu radość, co przyniesie mu obfitość. Tutaj też być może reklama, media, być może jakieś wiadomości właśnie z mediów głównego nurtu czymś zasmuciły strzelca i dlatego ma taki byle jaki humor. Powiem Wam tak, mimo że jest ta dziesiątka mieczy, i tak będziecie mieli szczęście w tym dniu, natomiast nie podejmowałbym się jakichś ważnych spraw urzędowych, poważnych rozmów na jakieś tematy ważne dla Was. Egzaminy, rozmowy w sprawie pracy, podwyżki, tak? Bo tutaj, no niestety, coś się zatrzymało, coś gdzieś utknęło. No, spotkacie się z jakąś taką barierą, z jakimś murem mentalnym. Nie wiem, czy nie będziecie mogli dotrzeć do kogoś, czy ktoś, no, nie chce Was wysłuchać. Ciężko będzie jakiekolwiek sprawy tutaj w tym dniu pozałatwiać, więc lepiej sobie odpuścić. No, w pracy też może być ciężko. Wydaje mi się, że po prostu macie złe samopoczucie. Natomiast wszystko zmierza we właściwym kierunku, więc tutaj nie ma co się zadręczać. Pamiętajcie, gorzej jak było, już nie będzie. Teraz będzie tylko lepiej. Jeżeli z jakichś powodów strzelec, jakieś informacje, które unieruchomiły Was w jakimś działaniu, tak? Czekacie na jakąś wiadomość, nie możecie działać bez jakiejś informacji, jakiegoś dokumentu, tak? Ktoś Was przyblokował gdzieś. Lada moment po prostu te energie przejdą sobie do przeszłości. Tutaj zobaczcie, już jest wszystko odblokowane. Możecie śmiało spełniać swoje założenia na ten tydzień zaplanowane. Co w relacjach? Też kończą się jakieś trudne sytuacje. Jeżeli padły jakieś ostre słowa, które Was zabolały, myślę, że tutaj partner bądź partnerka zreflektuje się, przeprosi. No, musicie dać sobie szansę, tak? Karta gwiazdy to jest karta nadziei, karta takiego światełka w tunelu, że jednak jak się postaramy,
damy szansę, wybaczymy, to może być jeszcze dobrze. No i tutaj może być też początek miłości, kochani. Początek miłości, przyjaźni, znaczy miłości budowanej na przyjaźni. I tak jak niektóre strzelce single tutaj no troszeczkę już były tak przybite emocjonalnie, że ojej, no nic się nie dzieje w moim życiu, nikt wartościowy się nie pojawił. Ciągle trafiam na jakieś osoby, które no nie są tą pisaną mi osobą. Wręcz teraz być może pojawi się ta właśnie przeznaczona, więc oczy dookoła głowy, rozglądajcie się, nie rezygnujcie, nie martwcie, bo lada moment tutaj będzie zupełnie odmienione wasze życie. Być może oczywiście, jeżeli skorzystacie z tych szans, które się pojawią. Te strzelce, które szukają pracy, fajna praca może pojawić się, fajna oferta może pojawić się we wtorek. I tu mamy szósteczkę denarów, więc ktoś może zaproponować współpracę, jakąś ofertę. Natomiast te strzelce, które mają już pracę, mogą liczyć na podwyżkę, ewentualnie jakieś dodatki, jakieś bonusy, premie, nagrody za to właśnie, że wywiązaliście się z jakiegoś projektu, kontraktu, bądź po prostu pracodawca was docenił jako świetnego pracownika. Ci, co myślą o kredycie, o jakimś dofinansowaniu, rozliczeniu się, tutaj też dobre perspektywy na przyszłość. Myślę, że ten kredyt uzyskacie, zwłaszcza jeżeli pieniążki chcecie przeznaczyć na cele mieszkaniowe. Szóstka denarów to jest równowaga, tak? Równowaga i w sprawach zawodowo-finansowych, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o naukę, więc tutaj, jeżeli macie po prostu jakieś projekty na ten dzień, jakieś zadania do wykonania, czegoś się trzeba nauczyć i podejść do jakiegoś testu, egzaminu, to tutaj jest naprawdę dobry dzień na to. No i ogólnie powinniście być zadowoleni, tak? Jakieś propozycje, chęć pomocy, współpracy. No może się ktoś zgłosić do was, kto będzie chciał pożyczyć pieniądze albo potrzebuje wsparcia. No to już w zależności, jaką macie zasobność portfela, musicie sami podjąć decyzję, czy takiej pomocy możecie udzielić. Co w relacjach? W relacjach bardzo fajnie i tutaj widać starania partnera bądź partnerki, ogromny szacunek, takie zaangażowanie w związek. Niektórzy być może w świeżych takich relacjach już pomyślą poważnie o swojej wspólnej przyszłości, plany przeprowadzki się jedno do drugiego, wspólnego zamieszkania, być może już jakieś pierwsze plany na temat małżeństwa, ułożenia sobie po prostu na stałe związku, bycia razem. Co w środę? W środę mamy trzy buławy. Jest to dobry czas na planowanie, podjęcie decyzji, ruszenie z jakimś projektem do przodu, podróż, wyjazd, świetny biznes, kariera. W trzy buławy jest to karta, która mówi, że w tym dniu uda się domknąć jakieś sprawy, tak? Czyli z kimś umówić się na coś, podjąć jakąś decyzję, załatwić jakieś sprawy urzędowe, jakieś zadania powierzone na ten dzień. Może ktoś do nas przyjedzie, będziemy kogoś witać z dalekiej podróży. Fajna taka współpraca i zostawianie pewnych takich już właśnie zamkniętych spraw za sobą, wyczekiwanie pozytywnych zmian. Nie wracanie do przeszłości, tak? Zdecydowałem się na coś, idę do przodu, działam, robię to, co sobie zaplanowałem, bądź z kimś uzgodniłem. W związkach też fajna współpraca. Dalsze plany na przyszłość, rozmawianie o tym, planowanie, ewentualnie zdecydowanie się na coś. No i tak jak mówię, tutaj wszelkie formy współpracy zawodowej, nowa praca, jakieś pożyczki, kredyty, zakupy czegoś, będą w te dwa dni, wtorek, środa, sfinalizowane. Co mamy, kochani, w czwartek? Królowa Kielichów, bardzo miły, sympatyczny dzień. Udane spotkanie z jakąś kobietą po 45 roku życia, którą bardzo lubicie, na którą zawsze możecie liczyć, polegać. Może to być rybka, skorpion bądź rak, ale niekoniecznie. Przyjaźń, wsparcie, udane spotkania, intuicyjne wybory, spokój, poczucie bezpieczeństwa, to wam będzie towarzyszyć w tym dniu. O nic się nie będziecie martwić, wszelkie transakcje są bezpieczne. Dobre wiadomości, dojrzałe decyzje. No i bardzo fajnie, jeżeli chodzi o relacje. Tutaj naprawdę czuć będzie takie wsparcie tej drugiej strony, okazywanie uczuć, czułość, miłość, komplementy,
świetne rozmowy, być może podsunięcie jakiegoś pomysłu. Te strzelce, które potrzebują spotkać się z bliską osobą, niekoniecznie z bliskiej rodziny, przyjaciel, kolega, przyjaciółka, żeby się komuś zwierzyć, porozmawiać, bądź miło spędzić czas, tutaj na pewno takie zaległości towarzyskie niektóre strzelce będą nadrabiać. Fajny, spokojny, udany dzień. Śmiało możecie zabierać się za wszelkie projekty, ruszać z jakimś pomysłem do przodu, załatwiać sprawy, bo będziecie zadowoleni. W piątek mamy 6 kielichów, czyli kolejne jakieś udane spotkanie, współpraca, właśnie nadrabianie zaległości też towarzyskich, ewentualnie zawodowych, może jakiś pomysł z przeszłości, który gdzieś Wam chodził po głowie, teraz będzie można wprowadzać w życie. Jeżeli chodzi o emocje, równowaga. Tutaj widać, że jesteście zadowoleni. Ktoś może sprawić Wam niespodziankę, niespodziewaną jakąś wizytą. Może bliska Wam osoba coś podaruje. Świetny kontakt z dziećmi, ewentualnie te strzelce, które pracują w zawodzie właśnie związanym z dziećmi. Tutaj naprawdę będzie fajny, taki udany, radosny dzień. Miło spędzicie ten czas, dużo pomysłów, zabaw, śmiechu, jakichś fajnych zajęć. Wszystko będzie, że tak powiem, przebiegać po Waszej myśli. Dzieciaki będą zadowolone, więc tutaj naprawdę fajny dzień. Jakieś prezenty, więc może ktoś Was odwiedzi, może jakaś uroczystość rodzinna, imieniny, urodziny czyjeś. Ewentualnie te strzelce, które mają dzieci po pracy, gdzieś sobie pójdą z dzieciakami. Fajnie spędzić czas, natomiast rozpoczyna się weekend. Niektóre strzelce wyjdą sobie po prostu gdzieś zabawić się, zrelaksować w fajnym, doborowym towarzystwie. Miło spędzić czas. Nieoczekiwane jakieś spotkanie może być. Nie wiem, czy spotkacie się na mieście, czy gdzieś u wspólnych znajomych z osobami, które bardzo lubiliście, lubicie, a dawno się z nimi nie widzieliście, więc tutaj też takie mówię, to co wcześniej już się powtórzę, nadrabianie zaległości towarzyskich. W związku bardzo dobrze jest harmonia, równowaga, czujecie się świetnie w związku, tyle samo ile dajecie tych uczuć, tyle do Was wraca, widać, że pielęgnujecie to, co się między Wami dzieje, natomiast samotne strzelce, cóż, może się rozpocząć jakaś przygoda z kimś albo jakiś związek na odległość. Ewentualnie, no niebawem ktoś się pojawi, może właśnie na jakimś spotkaniu, na jakiejś imprezie, gdzieś kogoś poznacie w najbliższy weekend. Sobota królowa denarów, więc tutaj panie strzelce w tym dniu po pracy, jakieś być może sprawy domowe, zakupy dla domu, jakieś porządki, a może wyjście gdzieś z mamą na zakupy, zaszalejecie tutaj troszeczkę z gotówką. Może sobie kupicie coś ładnego. Natomiast też takie zadbanie o to, co się w domu dzieje, tak? Czyli jakieś porządki, już być może przygotowania do świąt. Niektóre strzelce myślą o remoncie, zmianie wystroju, bądź jakichś drogich dekoracjach, które umilą Wasze wnętrze. Jakaś transakcja z kobietą, więc ci, co mają coś na sprzedaż, kobieta coś od Was kupi, ewentualnie no Wy będziecie coś sprzedawać i tutaj naprawdę, no tak, jak Wy będziecie sprzedawać, to kobieta od Was kupi, ewentualnie Wy będziecie coś kupować, to od kobiety i to będzie fajna, udana transakcja. Obie strony będą zadowolone, więc jeżeli jakieś coś tam macie gdzieś na jakimś portalu wystawione, być może ktoś chętny się zgłosi. W związkach stabilizacja. Może wieczorem ktoś Was odwiedzi, kobieta, zodiakalna panna, byk bądź koziorożec. Ewentualnie ktoś z rodziny, może właśnie mama, może rodzice razem przyjadą. I miło spędzicie sobie ten czas w domu. Co w niedzielę? 9 buław. Trochę takie przemęczenie. No może faktycznie zaszaleliście w sobotę i tutaj teraz gdzieś odzywają się jakieś zakwasy w mięśniach. Bądźcie ostrożni, nie przemęczajcie się. No tutaj wskazany jest odpoczynek w niedzielę, tak? Nie forsować się fizycznie, czyli żadne prace w ogródku, nawet jak tam coś zarosło, trzeba wypielić, coś przygotować, jakieś drzewka przyciąć, czy tam jakieś inne zrobić procedury związane z ogrodem. To się nie przemęczajcie. Oczywiście w domu tak samo, jeżeli porządki, to przełóżcie to na kolejny tydzień, niedzielę z dniem odpoczynku. No i wszelkiego rodzaju wędrówki, spacery też, żeby ten ruch był jakoś taki mniej ograniczony, bo
bo możecie się zmęczyć, możecie później właśnie gdzieś tam odczuwać tego skutki, a niedziela jest dniem wypoczynku. Więc tutaj właśnie dajcie sobie chwilę, żeby odpocząć i za dużo nie brać na siebie. Kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny. I cóż, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia.